Siema, hejos, idą mi święta i patrzcie, z czym ja stoję, z paczką od Adventure Teamu, Husky Parts. Chyba ten boczek też trzeba będzie odkręcić. Zapomniałem zupełnie, nawet sam nie wiem jak on wygląda. Wydech dla Bleka przysłali dzisiaj, w sobotę. Co aż się bardzo zdziwiłem. Wydech FMF-a do mojej bety. Jak wiecie, w becie przez 2 lata nic nie dokładałem. Tak jak ją kupiłem, tak po prostu jeździłem. Żadnych tam modyfikacji nie wprowadzałem, oprócz... No, tak samo wypada. ...wentylatora, nowych węży silikonowych i to chyba wszystko. No i sprzęgło na 9 zmieniłem, a tak to... tak jak była kupiona, tak po prostu jeździłem. A tu patrzcie, paczka i Bleku teraz... I teraz zajmę się, czekajcie. No i co, idę kręcić filmik z rozpakowaniem z paczki i z montażem nowego wydechu FMF. Tu na marginesie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że może do świąt jeszcze wleci nowa okleina, ale to zobaczymy. Betę opatuliłem tutaj takimi nakryciami ze względu na to, żeby akumulator mi nie siadł, ale nie wiem, czy siądzie, czy nie, czy trzeba będzie go ładować. Nie chciałbym tego, żeby go ładować. O, próba odpalenia. Jak nie odpali, to prostowniczek i ładujemy. Także pewnie jutro odcinek do końca nakręcę, bo podejrzewam, że w pół godziny nie naładuje mi się. Dobra, lecimy z odpaleniem. Mam do czyszczenia. Poczekam, niech trochę się nagrzeje. Nagram wam, jak w ogóle chodzi taki fabryczny z debekillerem wydech. Ten będzie bez debekillera, czyli pełny przelot. Mapę powinienem też raczej pojechać, żeby mapę mi grali inną na wydech przelotowy. Myślałem, że tylko na pełen wydech, jak się montuje, ale jak się montuje tylko samą końcówkę, patrzcie jak mi paruje, jaka temperatura tutaj panuje, jakbym palił papierosa normalnie. Jeszcze niech się pogrzeje trochę. Tak czy tak muszę tutaj trochę posprzątać, bo w takim syfie montować wydech to... A, słuchajcie, dobra, wydech, w ogóle rozpakuję go, pokażę wam. Zapomniałem zupełnie, nawet sam nie wiem jak on wygląda. Tak, co my potrzebujemy? Tutaj będzie 8. Jedna w drugą wchodzi. To też 8. Tu. Chyba ten boczek też trzeba będzie odkręcić. Tak mi się wydaje. No teraz jeszcze ciekawe, czy ta osłona będzie pasowała, ale mi się wydaje, że chyba nie. No i trzeba ją umyć. A tu patrzcie, podnóżki Glaca Quart. Jeszcze nie zdążyłem je dobrze przetestować. A kto nie wie, ta rolka ze mną zostaje na stałe. Odkupiłem. No taką zmajstrowałem sobie skrzynkę narzędziową. Nie spodziewałem się w ogóle, że dzisiaj przyjdzie ta paczka. FMF Filwe Power. Miałem możliwość jeszcze wyboru innego wydechu, takiego bardziej pro,
ale wybrałem FMF-a. Z Raptorza. Jestem z niego zadowolony. No i teraz gwóźdź programu. Kurczę, powiem wam, ładny. No, muszę sobie nogą pomóc. Już zaraz, wyciągam go. Zimno tu. Chociaż powiem wam, że tak się cieszę z tego wydechu, że jedynie się obawiam, że może nie pasować coś w montażu. No ale tak się cieszę, że mi ciepło. No to życzę wszystkiego dobrego wszystkim na niedzielę. Bo dzisiaj niedziela, dzisiaj oglądacie w niedzielę ten odcinek. No to już rozpakowany. Jest. FMF. Tak wygląda wylot. Nie wiem, czy ten wylot się demontuje. Porównamy do starego. No, czyli tej osłony plastikowej to na pewno nie będę miał. Tak on będzie wyglądał. Czy wyjdzie krótszy? Tego nie wiem. Dobrze, jeszcze się niech trochę pogrzeje. Jaka cisza zaraz. To, biorę klucze i lecę z rozkręcaniem. Trzymajcie kciuki, żebym niczego tutaj nie popieprzył. O, jak to mocno siedzi. Pewnie na klej jest to zrobione. Przykręcone na klej na pewno. Znając Sylwka, dał na klej. No, tak samo wypada. Powinienem ją umyć, pierw okleić. No słuchajcie, może do świąt się uda też okleinę załatwić na betę. W ogóle te wydechy pełne, jakbym wymieniał, to są od razu z power bombą. O, już w ogóle jest kosmos. Dobrze, tego nie muszę ściągać. To muszę tutaj odkręcić. Jeszcze ta. Zawsze myślałem, że FMF jest, znaczy, że w becie wydech jest na jedną śrubę, a się okazuje, że jest na dwie, ta jest schowana. I czasami na zdjęciach przy sprzedaży pokazują jeden ten uchwyt na do mocowania, a na niektórych zdjęciach dwa uchwyty i to mnie zawsze myliło. Mówię, kurczę, to nie jest ten, jeżeli pokazują, że do bety 350 LR specjalny jest na jednym uchwycie, no to trochę mnie to dziwiło, no ale jednak wychodzi na to, że są dwa uchwyty. No i teraz sztuczka, czy teraz to mi tutaj wyjdzie bez problemu. Tutaj jest, w oryginale jest to wszystko spowane. Będzie takie proste, żeby to wyciągnąć, to jest czy trzeba będzie użyć młota? Podobno mówią, że bez młota to nie robota, ale o, poszło. Bez młota jednak nie robota. Najlepiej teraz jakby ktoś ciągnął, a ktoś pukał. Moje, twoje i też powinno pójść.
Co, może próbę zrobić, jak to chodzi bez wydechu, co? Nie, to jest naprawdę masakra. Ja kiedyś tak odpalałem to 701. Co mi tu spadło? Jestem ciekawy, czy to będzie pasowało. No, tutaj to jest spawane. O, pasuje. Siedzi nawet za mocno. Tu by trzeba było chyba jakiś uszczelniacz dać, co? Teraz wydech. Ciekawe, czy też to będzie tak na styku wszystko się działo. Nie, wchodzi dobrze. Jest git. Bardzo fajnie dopasowane. Idealnie po prostu. Czy ja młotek gumowy mam? Już patrzę. To mnie martwi. To bym mógł zrobić na coś. No wiadomo, to się rozszerzy. Teraz tu jest zimno. Zapomniałem gumę założyć. Siedzi. Siedzi guma, teraz dwie gumy muszę dać tu. Ale uwierzcie mi, naprawdę, zawsze o tym zapomnę. Zawsze. Nawet jak FMF-a do 530 montowałem, to samo. Wiecie, bo człowiek się fascynuje tym, jak to będzie gadać, jak tego, jak to, już chce założyć, już chce odpalać. Już, a to? A tu patrzy co? No kurde, za duże otwory. W ogóle powiem wam, że już nie liczyłem na ten wydech. Już tak sobie odpuściłem, mówię dobra. A tu nagle patrzcie. Wczoraj telefon, że jest decyzja, że mi wysyłają. I myślałem sobie, że to przyjdzie, no może w poniedziałek, może we wtorek. No to pach, jest. Być może, że zasłużyłem na taki prezent. A powiem wam, że kupiłem sobie na te zimowe długie wieczory Call of Duty Warfare 2. Całkiem fajnie mi się pyka. Zawsze kiedyś w to grałem. O, można powiedzieć, że od 2008 roku zawsze grałem w Playaka i w Call of Duty. Wczoraj to u nas było zimno, ja pierdziele. Wczoraj to bym tu nie przyszedł, na pewno. O, jeszcze wiecie co, jakby mi na święta ktoś podarował Mikołaj czy Gwiazdor, kto jak tam woli, internet. Internet, to by było coś, bo naprawdę problem mam. Wczoraj live'a robiłem, co, 3 razy odpalałem. Już się wydawało, że już jest fajnie, a to tragedia. Dobrze, i tej muszę poszukać. No już wiem, co mi spadło. To spadło. Słuchajcie, no już jestem na półmetku, na finiszu. Zaraz odpalenie. No i czekam na efekt końcowy tego, jak to będzie gadać, jak to będzie, no porównanie będzie takie. Skręcam i próba odpalenia i porównanie. A jak się okaże, że jest gorzej, o, no to zakładam z powrotem ten fabryczny. Uwaga, elo, lecimy.
dlaczego zgasł? Nie wiem. Za zimny jeszcze. Powiem wam, że ja tak teraz jak założyłem, dużej różnicy między jednym a drugim wydechem to ja nie widzę, nie słyszę. Ale jak zmontuję filmik, to no zobaczę, będę miał porównanie. No wy na filmiku zresztą też. Ale prezentuje się ładnie, nie mogę powiedzieć. Tak wyglądał stary. Dłuższy był. Dłuższy. O parę centymetrów dłuższy ten stary. No nie można tej osłony tutaj założyć. Ale jak przy sprzedaży to na pewno tego założę, a tego sobie już zostawię, bo jak będę wymieniał to na pewno 350 albo 490 wleci do bleka, a wydechy są podobne. Czy tam 390. Ale raczej 350, to co jest. Nie no, z tym to tutaj to już się nic nie zrobi. To tak po prostu jest. Ale zresztą ja wam powiem coś. Na głośnym wydechu to aż tak bardzo to mi nie zależało. Ale zależało mi na tym, żeby po prostu coś dołożyć, coś fajnego do bety. Tym bardziej, że będzie nowa okleina. Rurę muszę poczyścić. Muszę się dowiedzieć od kogoś, czym to ładnie poczyścić, bo mi cały czas rdzewieje. Akurat to się przyznaje w becie. W tego kolektora nigdy nie czyściłem. Zawsze czyściłem w Husqvarnie 350. W tym nie czyściłem. Trzeba to poprawić. No ale nie chce mi się czyścić, jak on cały jest po prostu motocykl brudny. No i będę musiał jechać do Wydziału Komunikacji po nową blachę, bo już ta jest tak powyginana, że może się ktoś doczepić do tego. To trzymajcie się, dzięki. No do końca roku to się dużo zmieni, jeżeli chodzi o wygląd bety. Okleina, no po prostu nie wiem. Kazałem im, żeby dopasowali kolory sami pod te siedzenie, pod te handbary, pod plastiki białe, które mam. Może do końca roku uda się okleić. Oczywiście też odcinek z tego będzie. No jestem ciekawy po prostu, co chłopaki zrobią w tym tygodniu, który teraz będzie, w poniedziałek, we wtorek powinienem dostać już projekt.
No powiem wam, no, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że coś zmienię w motocyklu. No to jest naprawdę coś fajnego, tak cały czas tylko było coś robione przy kładzie, a przy becie nic, tylko była jeżdżona i praktycznie tylko co olej wymieniałem, filtry, a tak, żeby jakieś dodatki w niej wyciały, to nigdy tego nie było. Białe plastiki, no ciekawe co tutaj wymyślam. No te stare oczywiście odchodzą. Białe plastiki, słomki, no niestety, ale będę musiał się ich pozbyć. Stasiu, kurczę, no założyłeś się, nam mordowałeś, ale no niestety, nie da rady, żebym ze słomkami jeździł, bo nigdy mi nie pasowały, no ale tak chciałeś, to tak mi zrobiłeś. Do czerwonego siedzenia właśnie, do czerwonej ramy. Co tu może pasować? Do podnóżków Glaca Quart, nie? O, wbijajcie do Glacy Quart na Facebooka. Chłopak robi właśnie kratki do motocykli i właśnie takie zawodowe podnóżki ze stali nierdzewnej. Czyli wbijajcie na Glaca Quart na Facebooka. No i co? Opony bym musiał kupić. Na przód może nie, ale na tył nówka by musiała jakaś wlecieć, bo słuchajcie, one niby kostkę mają, ale tak naprawdę na teren to te opony się nie nadają. Tak samo ta, jak i ta. No. No sam jestem ciekawy, co to wyjdzie z tego mojego projektu. Można to nazwać projektem. No i patrzcie, no kurczę, powiem wam, że Beta, no taką fajną lampę ma, te Husqvarny mają taką brzydką tą lampę z przodu. Nie można takiej zrobić. No KTM ma ładną, Beta ma ładną, a Husqvarny robią cały czas taką jakąś kwadratową. Nie wiem, czy Unia Europejska nie pozwala innych produkować, czy ja nie wiem tego. Jest jakiś knyf w tym. Dzięki, że byliście na filmik. Życzę wam spokojnych, wesołych świąt. Pewnie nie jeden raz jeszcze będę wam życzył. Żeby po prostu były miłe, spokojne. Ja już nie mówię, że jakieś tam bogate czy coś, nie, tylko żeby po prostu człowiek odpoczął w zaciszu domu z rodziną. Nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.